Cześć! Jak co tydzień w telegraficznym skrócie przedstawię najciekawsze moim zdaniem premiery gier, które odbędą się w najbliższym tygodniu. I tak. 6 grudnia do wczesnego dostępu Steama trafi Chrono Sword, izometryczna gra RPG akcji z rozwiązaniami Souls-like'ów, gdzie wcielamy się w podróżniczkę w czasie, która przemierza posępną krainę, starając się odmienić własne losy i wpłynąć na dzieje całego upadłego świata. Również 6 grudnia swoją premierę na PC-tach PS5 oraz Xboxach serii XS będzie miał Marvel Rivals, sieciowa trzecioosobowa strzelanka w modelu free-to-play, stworzona na licencji komiksów Marvela przez chińską firmę NetEase, w której wcielamy się w superbohaterów oraz superłotrów i bierzemy udział w potyczkach 6x6 graczy. Także 6 grudnia we wczesnym dostępie na PC-tach PS5 oraz Xboxach serii XS zadebiutuje Path of Exile 2, kontynuacja hack and slasha od Grinding Gear Games, która wprowadza nową kampanię i generowany losowo świat, a także przynosi szereg nowości związanych z rozgrywką. Po wyjściu z wczesnego dostępu, za który trzeba zapłacić, gra będzie dystrybuowana w modelu free-to-play z mikropłatnościami. Ponadto 6 grudnia swoją premierę na PS5 oraz Xboxach serii XS będzie miał dostępny już na PC-tach Ico's Choice. Samodzielne rozszerzenie do bardzo ciepło przyjętego przez graczy Shadow Tactics Blades of the Shogun. Akcja tej nastawionej na skradanie się strategii czasu rzeczywistego ma miejsce w XVII-wiecznej Japonii. 9 grudnia na PC-tach oraz Xboxach serii XS zadebiutuje Indiana Jones and the Great Circle. Przygodowa gra akcji FPP oparta na filmowej licencji, w której tytułowy bohater podąża tropem potężnego Wielkiego Kręgu, próbując odnaleźć go, nim zrobią to naziści. Indiana Jones i Wielki Krąg nie jest adaptacją żadnego z filmów, lecz opowiada nieznaną dotąd historię o słynnym poszukiwaczu przygód, a jej akcję osadzono w roku 1937 pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w Poszukiwaczach Zaginionej Arki oraz Ostatnią Krucjatą. Również 9 grudnia swoją premierę na PC-tach będzie miał Janosik 2, polska platformówka akcji 2D z elementami Metroidvanii, w której tytułowy rozbójnik, a także jego towarzysze muszą uratować porwaną ukochaną Janosika, robiąc dobry użytek ze swoich indywidualnych zdolności. 10 grudnia na PC-tach zadebiutuje Astrometica, survivalowa gra eksploracyjna FPP, w której budujemy kosmiczne bazy, statki i narzędzia przy pomocy zaawansowanej technologii. Przemierzając przestrzeń pozaziemską, skanujemy otoczenie, odkrywamy cenne zasoby i poznajemy tajemniczą historię ocalałych. Również 10 grudnia do wczesnego dostępu Steama trafi Fast Food Simulator, gra symulacyjna FPP, w której wcielamy się w pracowników restauracji szybkiej obsługi. Grać możemy w pojedynkę lub w kooperacji, a w trakcie rozgrywki zajmujemy się przede wszystkim obsługą klientów. Także 10 grudnia do wczesnego dostępu Steama trafi Industrial Annihilation, kontynuacja gry Planetary Annihilation z 2014 roku, strategia czasu rzeczywistego w klimacie science fiction oparta na budowaniu samowystarczalnej fabryki, a także prowadzeniu armii przeciwko wrogom. Ponadto 10 grudnia do wczesnego dostępu Steama trafi Urban Strife, taktyczna turowa gra RPG z elementami survivalu, w której chwytamy za broń i wraz ze sprzymierzeńcami spróbujemy przetrwać w owładniętym przez zombie postapokaliptycznym miasteczku. 12 grudnia swoją premierę na PC-tach, a dzień później na PS4, PS5 i Switchu będzie miał Fairy Tail 2, trzecioosobowa gra JRPG oparta na mandze pod tym samym tytułem, kontynuująca wątki rozpoczęte w poprzedniej części, a także wprowadzająca nowości, z których największą są starcia rozgrywane w czasie rzeczywistym. Również 12 grudnia na PC-tach zadebiutuje Omens of Destruction, podzielony na trzy pakiety dodatek do gry strategicznej Total War Warhammer 3, który wprowadza zawartość dla trzech grywalnych stronnictw, orków i goblinów, królestw ogrów oraz armii Korna. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę i komentarz, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek i do zobaczenia następnym razem.